2003 w Wielkim Poście na koncercie pieśni pasyjnej, tak to zostało nazwane. Będą one głównie pasyjne, a zawsze religijne. I dlatego dekoracji jest zwłaszcza krzyż, ale pod krzyżem jest osoba, która będzie nam towarzyszyła przez cały koncert i o której będzie jednak większość chyba piosenek. Wysłuchamy dzisiaj wielu piosenek, których tekst jest tak napisany, że albo jest włożony w usta Matki Bożej, albo jest o jej, o Matce Bożej współcierpiącej pod krzyżem. Dlatego można siedzieć. Chciałem tylko przeczytać krótki fragment Ewangelii z momentu, kiedy Maryja z Józefem przynieśli Jezusa do świątyni i prorok Symeon tak powiedział Matce Bożej. Jezus cierpiał za mnie, cierpi.
listu do Hebrajczyków. Widzimy Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Wiecie, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata. Dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak, że wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu. Wziął ciój grzech, za mnie umrzeć chciał.
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Yes.
On obarczył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. A myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na nim chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie.
Świętej, tak? To jeszcze ku czci Trójcy Świętej, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chrystus, nie mów się nad nami. I to tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie, za wydobycie. Prosimy teraz bardzo księdza dyrektora o słówko na dobranoc i o błogosławieństwo. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, w ostatnim tygodniu papież Franciszek był w Neapolu i tam dotknął relikwii świętego Januarego. Tam jest w tym relikwiarzu krew, tylko krew jest zasuszona, proszek. I stał się cud, kiedy papież Franciszek te relikwie pocałował, odłożył. Wówczas kardynał zauważył, że część tego proszku stała się krwią w pewnym momencie. Jest to pewien znak dla nas, dla każdego z nas, ludzi wierzących. I myślę, że takim znakiem dzisiaj był również ten wieczór. Wspaniałym znakiem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję przede wszystkim za tą głębię melodii i doboru tekstów. Że mogliśmy właściwie już powoli zacząć przeżywać te wielkie misteria męki, śmierci, a równocześnie i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego chylę czuła przed Wami i bardzo serdecznie Wam dziękuję za naprawdę wspaniały, piękny wieczór. Nie mogę skupić. Ale skuteczny. Łukasz głosi rekolekcje między innymi z księżmi seminarium w parafii Maksymiliana, ale przy okazji jeszcze zdążył zaglądnąć do nas i zorganizować nam takie małe co nieco. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Łukaszu. Widziałem, jak bardzo mocno dziewczyny przeżywały to swoje śpiewanie, ale naprawdę było wspaniale. Możecie być siebie dzisiaj dumni, naprawdę. Klaudia również. Oczywiście został jeszcze jeden, bez którego ten wieczór też by nie był. Wielkie oklaski. Żeby zakończyć równie poważnie, jak zacząłem. Za tydzień o tym czasie będziemy pewnie w różnych parafiach, ale będziemy przeżywać już pierwszy dzień Triduum Paschalnego, które nas prowadzi w piękną atmosferę przeżywania całości tych świąt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ten dzień jest dniem ustanowienia i sakramentu kapłaństwa, i sakramentu Eucharystii, możemy powiedzieć też i sakramentu pokuty. Natomiast inne dni będą nas bardziej, nasze myśli jakoś wiązały z męką Jezusa Chrystusa, a później ten radosny dzień zmartwychwstania. Dlatego chcę życzyć każdemu z Was, bo z niektórymi pewnie się widzę po raz ostatni, aby przed świętami, aby te święta były naprawdę wielką radością dla każdego z Was. Tak jak mamy w tych misteriach Jezusowych, od śmierci, właściwie od krzyża, przez śmierć, ale do zmartwychwstania.
I tak samo jest z naszym życiem. Nieraz przeżywamy chwile trudne, nieraz przykre, nieraz smutne, ale wszystko zmierza ku jednemu, ku wielkiej radości. I życzę, aby ta radość Jezusa Chrystusa była w każdym z nas, aby ten pokój, który Jezus nam przynosił, był udziałem każdego z nas. Wszystkim życzę dobrej nocy, a na święta wesołego, radosnego. Alleluja. Szczęść Boże. Thank you.